Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w tej pięknej serii Znajdź of Honor 2. Co robimy? Uczymy się jak małe dzieci. Co robimy? Łapeczka w góreczkę, komentarzyk na przykład z cyklu, nie wiem, jak macie na imię. O, ja mam na imię Marcin, a wy jak macie na imię? Bo nie wiem, no chyba, że ktoś ma w niku na YouTubie swoje imię. To się teraz dowiemy, kto jak ma na imię, chyba, że skłamie. Pamiętajcie o playliście, a w opisie jak pominęliście coś. Więc ostatnio stało się, co się stało, czyli tak, między innymi mamy papieża i fajnie. No oczywiście możemy poprosić o zwołanie krucjaty, ale obecnie, wiadomo, Niemcy są ciśnięci przez krzyżowca tutaj Wortwina. No krzyżowiec Wortwin sobie grzecznie idzie na Niemcy tutaj. Teraz, co tam gra? A, mamy maksymalną liczbę ksiąg, rzeczywiście. A, i możemy tradycję przyjąć. O, osiągnięcie Murasłe w połowie gotowe. Dobrze, ale rzeczywiście, może byśmy się tym zajęli. No i co? Do odblokowania mamy nawigację. W osadach nadmorskich plus 3 do limitu. Ja bym mógł spróbować z tym. Ja bym chciał wywalić się z Szwecji tym panem i wrzucić się do Bizancjum. Spróbujemy to. Może ten efekt królestwa... Wsparcie ataków w bitwach morskich, plus 3 jeszcze hajsu w osadach nadmorskich. No co fajnie ostatecznie. I prędkość statku. Nie wiem, czy te statki jakkolwiek nam się przydadzą w tej grze. Rzeczywiście możemy spróbować ewentualnie. Przywództwo, no takie bardzo podstawowe mi się wydaje przynajmniej. Żelazna ręka, no to też spoko. Więcej hajsu z wasali. Zwiększenie kosztu autorytetu korony mniejsze. Obecnie my tutaj mamy potężny autorytet korony i jest jeszcze ta taktyka kawalerii, liczebność oddziałów kawalerii i siła przełamania kawalerii podczas szarży, jeśli ktoś ma taktykę kawalerii jako swoją umiejętność. No to jest coś, co jeszcze bym myślał, ale niech będzie, że wezmę tę nawigację nie dla prędkości statku, a raczej dla tych limitów handlowych tam w osadach nadmorskich. Przy nawigacji, bo no, on ma nawigację. A, i on może rozwinąć handel. No właśnie nie. Bo ty masz nawigację, czyli jak pójdziemy do Bizancjum, no to wtedy będzie duży limit. Jeśli się uda oczywiście, więc bierzemy tę nawigację. Ale nam... Tutaj nam nie widzę, żeby jakkolwiek skoczyło. Tam o jeden chyba skoczyło. A w osadach nadmorskich 0. A, to chodzi o... A, przecież ty siedzisz w Szwecji, przyjacielu. I'm ready to trade. Dlaczego tu mamy 0? Nawet jakby chodziło o namiestnika może. Może tu chodzi o namiestnika. Jak tak, to trochę słabo w takim razie. No ale trudno. No bo czekajcie, no bo co to innego może być tak na dobrą sprawę. Gdzie ty jesteś, przyjacielu? To najłatwiej chyba będzie tak sprawdzić. On jest w Płocku. Może dlatego. Bo ty jesteś Warcisław, tak? To może chodzi o Płock. Jakbyśmy go wywalili na przykład do Szczecina. Załóżmy, to czy wtedy, no chociaż tam, nie no, skacze powoli. To może to się z czasem robi jakby. No to niby skacze. Ale tu jest razy 0, ale tak skoczyło troszeczkę. Armia też jest naszym poparciem. A, przez to, że mamy, tak, no z tym muszę sobie poradzić, ale dobra. Tak czy siak, no to ja spróbuję zrobić inaczej. Przyjacielu, no ja cię odwołam. Tak, ja wiem. Tam minus 3. No spokojnie, skoczy im z powrotem do góry. Natomiast, jeśli chodzi o budowę, no to tutaj mamy składowisko. Tutaj byśmy potrzebowali wołów pociągowych. Jakbyśmy chcieli takie piękne woły pociągowe pobudować. Ale tu się nam kolorowo zrobiło. Woły pociągowe. Norymberga, Szczecin i Malbork. O, mogę w Malborku? To nie spojrzałem, bo to pewnie jest w zakładce... Znaczy nie... Nie. Woły pociągowe to będą tu? Wędzarnie, czekajcie, skóra, kiełbasy. Wykwintne sery... A, tak, targi bydła.
Ale my mamy przecież gdzieś hodowlę bydła już postawioną na 100%. Tu. No, dawać mi tutaj targi bydła. I po sprawie będzie. Aha, bo ty jesteś przyjacielem, który sobie umrze niedługo. Ciebie ja tu wysłałem. Bo ty jesteś tym nowym przyjacielem. Dobra, chodź nowy przyjacielu. Porozmawiasz sobie z nim. Ty siedzisz w Gdańsku. I ty no się robisz na kawalerię, piękną kawalerię. Będzie całkiem spoko opcja, myślę, ostatecznie. Dobra, bo... A, księgi już. Ten tutaj mamy teraz limicik, widzę. Ostatecznie, kolego, ty tu siedzisz. No i taką tutaj rycerzy feudalnych, prawdziwych zrobić. I dać koledze zamiast włóczników. Ten jeden oddział jeszcze ci zabiorę i tutaj mamy samą kawalerię. Jeszcze jeden oddział, bo tutaj nie ma ludzi. Ostatecznie... Gdzie ja jeszcze mogłem robić taką potężną rzecz? To chyba tutaj na dole, nie? Bynajmniej nie tu, tylko tu chyba trzeba by było zrobić to. Chociaż jeszcze zbrojmistrzowie, a to nie. Na dwór przybył nowy dyplomata. Okej, dobra. A, ty już jesteś wolny, przyjacielu. Rozpocznij wymianę handlową z Bizancjum plus 128. Lecisz na Bizancjum, dobra. No. Więc to już będzie załatwione, to już będzie spoko. Opcja tutaj dużo rzeczy nam się oczywiście buduje. No tak jak mówię, na pewno nie będę chciał, nie czuję potrzeby tak ogłaszać zwycięstwo. Wiem, że tam były sugestie, żebym całą mapę zdobył, ale no nie oszukujmy się. Ani mi się nie będzie chciało tego robić, ani wam nie będzie się chciało tego oglądać i się skończy na srogim przeklikiwaniu. Jak ja mam mieć świadomość, że nagrywam coś, co większość z was przeklika srogo, to mnie się nie chce. Tu nie chodzi o wyświetlenie, tylko samą świadomość, że nikt tego w całości nawet nie obejrzy. Bo już na końcówkę to będzie takie monotonne podbijanie kolejnych prowincji, jak wszyscy wiemy, że i tak już nikt mi nie zagrozi. No to takie nic ciekawego. Okazja handlowa, rozwiń handel w Czechach. No dobra. Za 40. Rozwinę handel, czemu nie? Rozpoczęła się wymiana handlowa z Bizancjum. Bardzo dobrze. No i jak my siedzimy z tą nawigacją? No tu jest razy zero, to chyba jednak zupełnie nie tak, jak rozumiem. A, przy zarządzaniu. No, jest. Jest piękny na was przy zarządzaniu. Stan kupiecki plus jeden. Sukces kupcy. Czyli ostatecznie, co nam dała ta tradycja? No w osadach nadborskich razy 14 mamy plus 3, prawda? Ale to... Ale to jest... To są po prostu, z którymi handlujemy, no bo już ja nie mam tylu osad nadmorskich. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O ile uznajemy Toruń za osadę nadmorską. A tam się klepią. Przepraszam bardzo, Szwecja przecież... A, tak, Szwecja ma w sumie tutaj się klepie. Więc trzeba będzie... O Jezus Maria, Sarema to ze wszystkim się klepie. I Litwa też. To jest ten moment, że rzeczywiście trzeba się mnie tutaj wybrać i zaatakować. Ty przyjacielu... A, bo ustaliliśmy, że ja nie jestem w stanie tego tutaj dawać, ale mogę to usunąć. Bo to ma koszt utrzymania. No tego gościa już raczej będziemy wyciszać powoli, bo on nam zdechnie, że tak brzydko powiem. Więc jeśli ja nie mogę w żaden sposób... No to tak, ten sobie kupi taran i da sobie oddziały dodatkowe. I w co my u ciebie, byczku, mielibyśmy pójść, tak na dobrą sprawę, mój piękny przyjacielu? Ty tam miałeś? A, poprawić krucjatę. Nie, teraz to my mamy już. Czyli ty będziesz taki od piechoty, od jednostek strzelających, od logistyki. Czyli to musimy ulepszyć na trzecią rangę. Poziom postiła na morzu, poziom statku. No właśnie. Prawa. To niekoniecznie. Taktyka polowa, obrona oddziału, dobra. To na pewno ci damy. I ewentualnie medycynę. Koszt uzupełniania statku. Ale to pomyślę, bo ja pewnie o czymś zapomniałem dość istotnym, znając moje umiejętności. Dobra. To sobie ulepszyliśmy. Na razie nic tu więcej nie dorzucę, ale on już się stał zdecydowanie lepszy. I może mieć to, co ma ostatecznie. Więc jego zaczniemy transportować do
Malborka. Przyjaciel siedzący w Gdańsku, który też jest taki trochę taki, trochę taki. Uznaliśmy, że on... No, czy jest sens, żeby on był aż tak... No nie wiem, mógłbym ewentualnie mu dać... No dobra, niech będzie taki strzelający śmieszek. Niech on idzie w kierunku. Król niech się schowa w Szczecinie. I został ten przyjaciel, który by potrzebował... Czegoś, czego nie dostanie, bo tu nam ludzi brakuje. Nie jest to napisane, prawda, za ile się kolega pojawi. Tu się ten pasek zapełnia. Tego nie, w ogóle zupełnie nie widać, ale ten pasek się zapełnia. Jak się zapełni, to przyjdzie nowy człowiek. Jest przyrost 170%, ale ja chcę czasowo się dowiedzieć, za ile sekund będzie kolega. Dobra, mamy te upgrade'y. Okazja handlowa, zaopatrz armię. Nie trzeba. Myślę, że sobie poradzimy. Dobra, no i mówię, musimy przychody z żywności tutaj troszkę rozwinąć. A, mamy woły pociągowe, to możemy postawić ciężkie pługi. Więc stawiamy jak najbardziej ciężkie pługi. Jeśli chodzi o to, w murarstwo brakuje nam kamieniarza i brakuje nam wapnia. W formacji możemy wapień, natomiast kamieniarze we Wrocławiu i w formacji. No to we Wrocławiu niech coś robią. Kamieniarze. Pyk. I w formacji. To było takie bardziej na zachód, nie znam się. Co my tam potrzebowaliśmy jeszcze? Bo to nie tu. Wapień. Rozumiem, że to raczej coś, co muszę odblokować za dodatkowe miejsce. Tak, handel wapieniem. Dobra. No to będziemy mieli murarstwo odblokowane. Kolejne osiągnięcie. To spoko. Spoko opcja. Co nie? Byczki. Yes. Dobra. I możemy ci rycerzy feudalnych dorzucić. No to jest kolega kawalerzysta. On nam wyjdzie. Też tutaj sobie stanie grzecznie. Siedzisz w Malborku. Ulepsz sobie to. Ty rzeczywiście musisz się zamienić, bo ty już masz... Mało, dobra. Pogaństwo szerzy się w Holandii. Okazja handlowa, ekspedycja. 24% szans, to się nie opłaca w żadnym stopniu. Should we match? Dobra. Weźmy tego, który ma być kawalerzystą i jemu bym poulepszał co nieco. Taktyka kawalerii, to już masz trzeci poziom. Żelazna ręka, to dostaniesz trzeci poziom żelaznej ręki. Taktyka piechoty, trzeci poziom. Oferta od Danii. Chętnie pobłogosławimy ślub księcia z księżniczką. Jeśli Polska zgodzi się na jeden warunek, będziemy potrzebować pieniędzy. Nie pytam dlaczego, nie? Odmów. Powaliło was? Okazja handlowa, rozwin handel w Kijowie. A, tu już mi brakuje. Muszę to przemyśleć. No to będziemy teraz, myślę, mocno się rozbudowywali. O ile jesteśmy w stanie tu jeszcze... No ciężkie pługi to się robią. Zmiana kultury prowincji. Marszałek Świętobor nie zarządza żadną prowincją. Aha, bo ja chciałem coś ostatnio zrobić i tak uznałem, że zrobię to między odcinkami może z nim. Nie pamiętam już, mówiąc całkiem szczerze. No Koszyce mogą dostać przyjaciela. Świętobora. It is. I znowu jesteśmy na minus 6 przez to, że tam dokupiłem Mary, więc mówię, no trzeba tu się mocno, zyskowna transakcja. No spróbujmy, może będziemy bogaci, jak nie będziemy bogaci, no to nic nowego ostatecznie. Bardziej bym chciał iść teraz w handel. Krucjata pokonana pod Zagrzebiem, okej. Okay. Czyli, jeśli ja mogę poprosić o zwołanie kruzeta, z drogie jak cholera. My sword is yours, sire. What is your wish? Dobra, ostatecznie wy macie dużo, czyli uznajemy, że to jest Wołyń, który tu się napierdziela. Dobra, inaczej, ja muszę zobaczyć, jeśli bym... Szwecja jeszcze się klepie z Saremią i z Litwą, ale to jest takie... Jak nam wojnę, wiecie, wykończą, tam Litwa poszła. No dobra, audiencja, złóż ofertę, wsparcie w wojnie, wojna z Saremą i Szwecją, okej.
Opuść audiencję. Kto się cieszy, ten się cieszy. Kto się nie cieszy, ten się nie cieszy, prawda? Wszyscy wiemy. Do klikania to. Mówię, przyjemnie się gra w tę grę. Momentami już się robi za łatwa, ale tyle takich archaicznych mechanik jeszcze, które można było ogarnąć w jednym okienku, a nie, że ja muszę przeklikiwać wszystko. Mówię, nie rozumiem, ale dobra, no twórcy tam starają się. Dobra, czyli my się klepiemy z Litwą i Saremą, tylko oni mi wejdą na to, nie? A nie, już królewiec jest, plądrowanie królewca? Nie, tu jest królewiec, kurde, oni mi wejdą tam do środka. Choćbym chciał, to już nie zdążę wbić, nie? Raczej mi... zajmą mi to. Cholery jedne. Troszkę im przeszkadzacie. Ale dobra. Trudno się mówi. Idziemy. To jest Litwa. Nic szczególnego. Wbijmy się tu. Nie mamy już największej populacji. Straszne. Wbijamy się tu. Bo no... ten królewiec, jeśli przegra z Wołyniem, to nam się ta wojna skończy, więc trzeba coś szybko tu zrobić, jak na dobrą sprawę. Dobra, wbijamy się i oblegamy. Im szybciej, tym lepiej, bardzo dobrze ci, jak się rozstawili tutaj, nie? Sukces kupca. O, jesteśmy bogaci. Znaczy, ja jestem bogaty. No dobra, to teraz w takim Wrocławiu, gdzie mam pełno miejsca, taką gildię kupców, jakbym chciał na przykład postawić. A ja myślałem, że gildia kupców nadaje nam hajsy. Wymagane budowle rzemieślnicy, a tu potrzeba rynku. Dobra, jak będzie, że postawię tu rynek. Budujemy taki piękny ryneczek. W Krakowie ostatecznie handel minerałami potrzebuje ryneczku. Tu też postawimy ryneczek. Ryneczek, dobra rzecz. W Rzeszowie jest ryneczek. Zmiana kultury. No ta Nitra i tamte Koszyce ciągle mają problemy, nie? Tak na dobrą sprawę. W Haliczu tu już wszystko mamy. A, przytapienie złota, wytwarzane środki, zbudujemy, dobra. Bitwa wygrana, dużo pieniędzy. Tam naprawdę mnie to nie interesuje, co się cieszy, co się nie cieszy. Co tu idzie? Sarema idzie. Ale to takie podniszczone jakieś tam głupotki. To nic strasznego. No idziemy na Wilno, myślę już. Litwa jako tako... No nie ma jakiejś potężnej armii. Zdobyliśmy osiągnięcie. Lud się raduje, gdyż księstwo produkuje teraz wszystkie wymagane do zdobycia osiągnięcia... Wszystkie środki wymagane do zdobycia osiągnięcia murarstwo. Mamy już trzy. Mamy murarstwo, mamy postęp i mamy dostatek. Tu byśmy potrzebowali handlarzy, żagli i mapy. No tu potrzebujemy tylko arystokratów. A, Pałac Królewski, który powstał gdzie? Ktoś pamięta? To jest kartkówka z oglądania tej serii. Kto pamięta, gdzie my mieliśmy Pałac Królewski? Wydaje mi się, że w Lublinie... Pałac Królewski w Lublinie. W Rubrinie. Wytwarzane środki arystokraci. Czekajcie, bo... nie rozumiem. Nie wytwarza mi arystokratów. Czego nie? Możemy wytwarzać arystokraci we wszystkich prowincjach. Wielkie sale muszę postawić dopiero. Komnaty królowej, kwatery. A, wielkie sale. Wytwarzane środki arystokraci. Meble, dzieła sztuki, marmur i... Aha, czyli dzieła sztuki i dywany są nam potrzebne. Dywany i dzieła sztuki. Dobra, no takie dywany. We wszystkich prowincjach niby. O rzemieślnikach. A dzieła sztuki. Katedra. To chyba w Warszawie mieliśmy katedrę. Duchowieństwo, po co komu? Jak można mieć dzieła sztuki? Dzieła sztuki i artyści, ceremonie i ozdoby. Chryste panie.
Chryste Panie. Przepraszam. Ceremonie. Aha, to są wymagane budowle, czyli to jest ceremonie, dobra. Czyli ceremonie i ozdoby i wtedy to, dobra. To po prostu trzy poziomy i będzie git. Okazja handlowa, imporcik, o, dywany z nie, sam se zrobię, po co mnie kijowskie dywany, kijowe dywany, hehe. No tutaj coś idzie, to oni może jakoś to obronią, bo ja bym wolał to zdobyć, nie? Dobra, tutaj powiedz się klepie, co się wystraszyłem, że mojego kawalerzystę zaatakowali. Ale jak ładnie ustawiony, nie? Prawda, graficzka rozjechana tutaj, pikseloza totalna, ale jest ładnie. Okazja handlowa, rozwiń handel w Bizancjum. Byczku, bierę. A, i co ja miałem stawiać? Ja miałem stawiać te zamki włodarza, żeby limicik zwiększyć, nie? A coś tu jeszcze nam zwiększa limicik? To tu jest? Zmniejszenie prędkości armii w prowincji na mapie. Nie, to tam... czyli więcej zamków włodarza wypadałoby postawić. No to w takim Krakowie... Stać mnie, to sobie odblokuje. W takim Klakowie. Klakowie to potrzebują koszar. Nie no, w Klakowie to Pałac Królewski musiałby powstać. Ale to potrzebuje zamków, a to potrzebuje koszary. No dobra, to buduje koszary w takim Klakowie. A w Poznaniu chyba mieliśmy też. To w Poznaniu mogę zamki włodarza zbudować. Dobra. Potężne zamki włodarza. Sukces kupca. Bardzo dobrze. Bardzo. Książę Józef jest już dorosły. A new construction has been finished. Bardziej skuteczne działanie popraw relacje. Obrona oddziałów, to się nie przyda, więc już nie będzie ta strategia. Czyli wpływy królestwa będą większe, we wszystkich zamkach będzie więcej ludzi, poziom postaci, no to będzie od razu ten. Dobra. Bizancjum rządu byśmy zaatakowali Kijów? Odmawiam. Na razie nie. Dobra. Ostatecznie tego nie, mamy to przekupstwo, nie? Czekajcie, bo tak, mamy przekupstwo. A, i zawsze można wyrzucić, jakby coś nam się nie podobało. No ta taktyka kawalerii to jest coś, co wrzucę. Bo chcę to mieć, a dalej to pomyślę, czy coś tam usuwać, czy nie usuwać. Zmiana obiektu lojalności populacji, okej. Okay. Mamy, pewno. Nawet strat jakiś nie ponieśliśmy. Tu się, kurde, 5 tysięcy. Królewiec mi zdobędą. No trudno, to się Wołyń zaatakuje później, nie? To idziemy na Wilno teraz. Doprowadź porządek, 89% szans. Dobra, zaprowadź, ja wiem. Potwierdź, spróbuj. Dobra, nikt tam nie dołączył do wojny przeciwko nam, prawda? Bardzo ładnie, idziecie tam jeszcze sobie. Królestwo Sarema napadło na Kowno? Nie, oni uciekają. Mieszkańcy Litwy są wściekli. Wygraliśmy oblężenie. Tutaj pieniądze zarobione. Okazja handlowa. A spróbuj. W tym momencie to już mi nie robi, tak naprawdę. I don't care. Ogólnie to przydałoby się zwiększyć też limit tej religii, bo... Ale co ja muszę zrobić ostatecznie, żeby zwiększyć limit religii? Da się? Musi się dać, bo ja tam potrzebuję wiele więcej, żeby przejść na inną wiarę przecież, nie? Ja się nie widzę takich możliwości nigdzie. Wielka biblioteka zwiększa limit książek. Jestem ślepy? Na pewno muszę być ślepy. Plus 20, nie, uznanie. No przecież, żeby tutaj cokolwiek zrobić... A nie, ja myślałem, że trzeba 5 tysięcy mieć punktów, żeby przejść na inną religię. Nie, to po 5 tysięcy hajsu trzeba mieć. No dobra. Znaczy, nie planuję, ale wiecie.
Ład w prowincji spada w Kownie. No, zdajemy sobie sprawę, że myślę ciekawie. Zmiana kultury prowincji. Bardzo dobrze. Tu sobie palimy. Idziemy na piękne Wilno. Czy coś widzimy, jeśli chodzi o armię litewską? Niezbyt. Znaczy, armia litewska tutaj siedzi. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Przychylna rebelia lojalistów. Panie, rebelia lojalna wobec naszego królestwa pojawiła się w Hanowerze. Będą walczyć w imieniu naszej korony, by wyzwolić ziemię Polski ze szponów wrogich królestw. What? Milicję macie. Ale żeście sobie wzięli. No ostatecznie, dobra, mogę coś z wami tutaj porobić. Zawrzyj umowę. 75% szans. Rebellion Otto. Weź se zaatakuj, przyjacielu. Elu. No nie, no zobaczę, jak to działa, bo jeszcze nie widzieliśmy. Niech se zaatakuje Litwę na przykład, którą klepiemy. Rebelia naszych lojalistów. Okej. Okay. I mamy tutaj pięknych pan. Chłopki to są, co prawda, no ale jednak przychylna. O, w Pradze. Królestwo Saremo napadło. Nie napadło. Tego trzeba by było złapać. Przyjacielu, kończ może te zamieszki. To byłoby przepięknie, jakbyśmy go złapali. Nie, oni idą tu na dół. No, ale tutaj jest dupa. Tu jest dupa. Zajmą mi ten królewiec, cholera. Mówi się trudno. Okazja handlowa, importuj żywność. Nie, my sobie poradzimy. Pożyć okazję. Problemów z żywnością u mnie nie uświadczycie. Ty, gdzie wy uciekacie, chłopy? Co za armia lojalistów z Polski? Nie wracają do Polski. Nie no, do Wołynia idą, ale myślałem, że Litwę będą atakować. Dobra. Doprowadzono porządek. O, super. Trochę późno. A w sumie tu jest jeszcze Sarema. Ty masz 5000 ludzi, co? A nie, bo tam jest po prostu z obroną, tak? Dobra, idź na Wilno. Czekaj. Uleczę cię tam, jeśli mogę. Jak nie mogę, to trudno. On tu wchodzi? Armia przełamuje oblężenie. No dobra. I powodzenie kupca. No, pieniądze stracone, ale szkoda. Powstał nowy ośrodek handlowy. Okej. Ile mój przyjaciel? 138 sekund. No chwilę poczekam. No tego tam wysyłać nie będziemy. Dobra, idźcie tutaj. Kijów żąda, byśmy zaatakowali Połock. Odmawiam. Ble. A tutaj stoją i się zastanawiają, co mają zrobić. Co oni w ogóle trzymają? Już tutaj bojarów mają. Patrzcie ich. No myślę, przejąć dowodzenie, czy sobie poradzą. Nie, to takie słabe. Wszystkie siły do boju, poradzicie sobie beze mnie. Wierzę w was. Znaczy, ostatecznie przez to, to w sumie... Przestań to robić, bo i tak nie zdążysz. No właśnie. Tu nie było strat. Wygraliśmy oblężenie. Bardzo dobrze. Tutaj się niektórzy podenerwowali. Upadek królestwa. A! What? Litwa miała tylko... O. Nie wiem, wydawało mi się, że Litwa ma więcej niż dwie prowincje. No to cóż. Życie. Szkoda, że tu tego nie połączymy. Trzeba będzie ten zapyziały Wołyń atakować. Co byśmy mogli zrobić? No z Kijowem się klepać nie będę na razie. No musimy się wszyscy tutaj cofnąć. Chociaż nie, czekaj. Ktoś tu siedzi? Nie. Ty tu wbij do środka. Zaprowadź porządek.
Reszta rusza dupy. Niedaleko Malborka. Nie, nic ciekawego nie pojawiło się daleko Malborka. Malborka. Dobra, przyjacielu. U ciebie bym ulepszył co mógł. No, nawigacja już jest trzeci poziom. Dodamy ci przedsiębiorczość. Dwa poziomy. No, to już ładnie wygląda. Mieszkańcy Wujnia są wściekli. Królestwo Sarema. No ale oni ciągle dostają po dupie. O, ty świnio, ty tłuściochu jeden, ty. No, tam bym miał samych włóczników właściwie. Świnia. No tu się nie wbijemy. Królewiec? Odpuścili? Odpuścili królewiec. Armia kapłana Volodara przekroczyła naszą granicę. I uciekli już. Nastąpiła zmiana religii w prowincji. O, lud Kowno przyjął wiarę katolicką. Widzicie, jak miło? A, dobra, jakbym bardzo chciał, mogę poprosić o zwołanie krucjaty. A, mogę, dobra, jak to działa? Wyda cały hajs i będziemy decydować dopiero, czy w ogóle to się uda? Nie, dobra, mogę... A, i to jest procent. O, przecież tu pokazuję procencik. Niewielki. I tutaj tylko niektóre... Niektóre... Aha, bo to... No tak, muszą mieć ekskomunikę. No to z tego, co tutaj ma, tak szczerze, nawet procent, ile to? 61 na Szyrwan jest. 15% Warkala. I tak to 52, 54. I to byśmy musieli poprosić o ekskomunikę, ale trzeba było zacząć wojnę z katolickim królestwem. Ale to czekajcie. To tak dziwnie, na pewno to tak powinno, czekajcie. A taki Bizancjum na przykład, to ma prawosławie. Do you seek my guidance? Czemu 52%? Gra nie powie za bardzo. Czemu akurat... A, zależy od wielu czynników. Dziękuję za tę informację, że od wielu czynników to zależy. A na przykład na Niemców się nie da, bo nie ma procent. O co kurde chodzi? No, oni zostali ekskomunikowani, nie? Ale na przykład, czekajcie, muszę zrozumieć, o co tutaj chodzi. Ale Holandii nie mają procenta. Perm ma 50, Pieczyngowie na przykład mają 51. No oni są pogaństwem. Rozumiem, że możemy tylko na... Pogaństwo i kurde na ekskomunik? No nie, no jak? W ogóle to Bułgaria jest. Śmiesznie, no dobra. No trudno, na Bizancjum sobie nie wyślemy w takim razie. Ja już byłem ślepy, ale nie wydaje mi się. Okazja handlowa, pozwoń się konkurencyjnego kupca. To jest tanie. Ekspedycja. Taki mały procent, że to się nie opłaca w żaden sposób. Dobra, idź na królewiec, przyjacielu, bo ja go chcę. A, zapomniałem o tym całkiem. Dobra, idźcie tam pomóc. Zgadzamy, sami włócznicy są. Kupcy Serbii, którzy w naszym królestwie tam handlują. Okazja handlowa, importuj żywność. Porzucam tę okazję. Skupiam się na tym, żeby rzeczywiście coś tutaj zdziałać jeszcze. Łączna produkcja w naszym królestwie 7,799999. What? Publiczne łaźnie sobie zbudujemy. A co? W Malborku... Czekajcie, tutaj widzę, coś nam da jeszcze jedzenie. Kiełbaski. Wędzarnie. Dobrze, poprosimy kiełbaski. W Gdańsku jest ładnie. Kartografowie. Będziemy mieli mapy. To się akurat jeszcze przyda, bo zapomnieliśmy całkowicie my wszyscy o tym, prawda? A, arystokraci, ten pałac... Nie, to musieliśmy przez Warszawę, przez katedrę przejść, nie? Potrzebujemy ozdoby.
O, i wtedy będziemy mogli robić szkoły artystyczne, wtedy będziemy mieli dzieła sztuki i powiedzenie kupca, no, trudno. Zaprowadzono porządek w Wilnie, dobrze. To jest super sprawa, ulecz się tam. Do that. Dobra, idź tu. Niedaleko Kalmaru pojawili się najemnicy, niedaleko Krakowa pojawiły się najemnicy. No mogłeś jednak, znaczy mogę ci dać jakąś, ale czy jest sens, żebyś teraz się klepał? Mogę ci dać jakąś beznadziejną armię ostatecznie, coś muszę robić z tymi włócznikami, zapiziałymi w pupę. Tu chyba jeszcze jacyś siedzieli, no. Nie, zarządzono posłanie krucjaty. Kurde ty frajerze! 7,5 tysiąca. Frajer, papież, ja cię znam od maleńkości. Dobra, zatwierdzam, masz te pieniądze. Bitwa zakończona. Ech, wojna przeciwko Saremie dobiegła końca. Niedobrze. No bardzo niedobrze, bo teraz mamy... A nie, czekajcie, mamy... No tak, mamy rozejm. I musimy to połączyć jakoś, no, z takim Wołyniem zapiziałym, byśmy musieli. Semigalia... No Wołyń jakichś potężnych armii ostatecznie nie posiada. Kijów tam się napierdziela. Moglibyśmy ten Wołyń zaatakować. A inaczej. Panie Wołyń, no nie lubisz nas, nie? Audiencja. Dąż do porozumienia obronnego, nie. Zażądaj ziemię. Grodno na przykład. Obraził mnie. Pakt o nieagresji. Wypowiedz wojnę. Znaczy to się tak świeci, że rozumiem, że w teorii to jest zły pomysł, ale w praktyce to jest bardzo dobry pomysł. Inaczej, mieszkańcy Wołynia są wściekli. Ja wiem, to akurat dobrze, że jesteście wściekli. Dobra, ty tam królu idź, dokonasz żywota walcząc po raz ostatni. Idź do Malborka. Idź do Malborka, dobra, to się wszystko ładnie rusza. Przychylna rebelia lojalistów. Okej. Okay. Mieszkańcy Saremy są wściekli. Okej, okay, okej. Okay. Co się dzieje? Pakt o nieagresji dobił końca z Bizancjum. Mieliśmy pakt o nieagresji z Bizancjum. Znaczy, jeszcze z Bizancjum nie graniczę, więc złóż ofertę pakt o nieagresji za 7,5 tysiąca. Spadaj się na drzewo. W tym uku was mam. Nie potrzebujemy ich do niczego. My leash. Dobra, ciebie ulepszymy. My knowledge has increased. Mission impossible. Mission impossible. Chodź tu. Jeden z drugim i z trzecim. O, Dania wypowiada. Polska to imperium zła i wszyscy to dostrzegają. Nie ugniemy się w imię wolnego świata. Dziś stawimy ci czoła. Stara cię woła. Dobra. At once. Chop. No dobra, no to Danie. No to będziemy szybciej pływać. To płyniemy do Kalmarów. Na Kalmary płyniemy. Właśnie tu. This is a good strategy. Co się powtarzasz, byczku? Your orders? To będzie potężna armia włóczników, bo mi się nie chce już biegać po prowincjach. Potężna armia włóczników naszego króla może tutaj sobie polecieć. No dobra, no to Dania chce dostać po dupie. A Szwecja gdzie płynie? Czy Szwecja, ty się klepiesz jeszcze z czymś? A Dania, Norwegia. O, jak miło, no dobra. Nie za bardzo wiem, gdzie Szwecja płynie, mówiąc całkiem szczerze. Wraca się teraz, debil. Okej. Okay. Okazja handlowa, zyskowna transakcja. Próbujemy. A znowu jesteśmy na minusie z jedzeniem, tak. Ja wiem, głupi jestem, no. Bardziej bym potrzebował czegoś, co jest związanego z jedzeniem. Dobra, czekajcie, jak w Poznaniu, co tam jeszcze? Handel siareczką. Rynku nie mamy, naprawdę? Targ żywności to już tylko hajs daje. Już płyn wodny musimy tu postawić. Niechaj będzie. Nastąpiła zmiana religii. Bardzo dobrze. Żihad.
Żihan. Płyniecie wszyscy. A Dania coś robi? Tak niezbyt chyba. Ja nie rozumiem czasami, nie? Tak wypowiedzą ci wojnę. A Norwegia z Danią, tak u nas. Wypowiedzą ci wojnę, ale później nic tam nie widzisz. Wiesz co, byczku, tak, dopłyń tu grzecznie. Dajemy ci chwilę czasu. What is your command? We have problems with the foreign population, sire. Żadnych problems nie mamy. Idźcie sami na Malmo. Yes, my lord. Yes, my lord. A, bo są to zapiziałe w zamki. Idźcie tu. Ludność Kalmarów, co ma chłopów nordyckich, pójdzie tutaj od razu. I brakuje mi jednego byczusia. A, bo ty nie dopłynąłeś jeszcze. A, płyń pomóc królowi w Malmo. Tak zrobimy. Wybuch rebelii. Kijów. Masz wroga, to nam nie pomożesz, nie? Czesi, bo my zawsze i wszędzie pomoc w walce. Ci rebelianci wydają się groźni. Banda chłopów. Dobra. Przyjacielu. Albo nie, czekajcie, a mogę... Musiałbym na swoim mieć, nie? Mogę ciebie kupić, byczku. Sorry przeciwko buntownikom. Dobra, kupiłem byczku w Malborku. I on teraz pójdzie z automatu sam do ataku. No, powinni sobie poradzić. Zmiana lojalności populacji. Bardzo dobrze. Rebels to tam w dupie. Jej, dostałem osiągnięcie. Krucjata. Krzyżowiec Gilbert. Przynajmniej nie ja. Mieszkańcy Saremy są wściekli. Okej, okay, sorry. Sorry. Bardzo dobrze. A właśnie, mamy ozdoby w Warszawie, to mogę zrobić teraz szkoły artystyczne. Prosimy szkoły artystyczne w Warszawie, dziękuję. Mieszkańcy Wołynia są wściekli, niepowodzenie kupca. Trudno. Dywany, porzuć okazję. We don't care about dywany. A, kurczę, postawiłem młyny. I to nam niewiele dało, mówicie. Trzeba będzie jednak importować. Myślałem, że... Musimy jakoś zwiększyć na produkcję, no. Obróbka żelaza. Tu jest tyle fajnych rzeczy. Ale... Niech będzie, że dam też gospodarstwa. I to już ulepszone na maksa będą te gospodarstwa. Gdzie my byśmy mogli jeszcze... No w Haliczu by się przydało. To dorzucę tutaj też A, nie stać mnie. Dobra. Królestwo rebelianci. Nie, tam ganiani są. Przybyli zagraniczni kupcy. Armia przełamuje oblężenie. Ale się chłop... Dobra, trudno. Będziemy musieli wycofać przyjaciela. Tobie Danie zaskoczyła. No tutaj są strzelcy, jest lekka piechota. Chłopów w zasadzie tu nie ma. No tam jak... Dobra, są jacyś chłopi, ale na gość ma dwie piętnastki. Gość sobie nie poradzi. Możemy zrobić odwrót, on straci trochę armii, nie? Ale powinien przeżyć. Dobra, trochę dużo armii stracił. Kurde, co za czop. Dobra, to ty się cofnij, przyjacielu. Czekaj, tu mamy koszary. W teorii tu mamy koszary. Ale tylko koszary. Lepsze rzeczy to mamy chyba w Szczecinie. Dobra, musisz się cofnąć do Szczecina w takim razie, przyjacielu. Zapraszam do Szczecina. Nie mogę jeszcze nim sterować. Dobra, chodź. Do Szczecinka zapraszamy. Bitwa wygrana. Tutaj ładne pieniądze przyszły. No ile tu... O, bo tu jeszcze Norwedzy przyszli do mnie. Dlatego tu taki problem się zrobił.
I to naprawdę duży problem. No, cztery armie. No i może się cofniemy troszeczkę. Co ja chciałem postawić? Gdzie? Czekajcie, w Szczecinie to już tutaj nic nie... Nie, no niby zrobię. A, 6 tysięcy. Nie, gdzie ja chciałem postawić jeszcze... W Rzeszowie. A w Rzeszowie w sumie też są pola. I tu możemy gospodarstwo trzasnąć. Proszę bardzo. Okazja handlowa. Muszę to przemyśleć. Upadek królestwa. Ostatnie ziemie Karynty zostały podbite przez siły Bawarii. Tutaj są wściekli. No dobra, czyli Szwecja niby ma z nimi wojnę, ale oni tak zaginęli w akcji ostatecznie, ci Szwedzi. Siedzą w domach i nie pomagają. No dobra, nie spodziewałem się, że tu takie kwiatki będą. Ale dobra, wycofali się, czyli pozwolą mi Malmo zająć. Okej. Ojejku, ty musisz jeszcze tutaj przez ten zamek przejechać, głupi jestem. Okazja handlowa, rozwiń handel w Bizancjum, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. W tych kalmarach by się przydało w takim wypadku też, no to musiał i koszary. To na razie może nie. No dobra, to zdobyć. Oni się wycofali, ale tutaj to się przeraziłem aż. To może jednak pójdziemy sobie na lewo. Będzie bezpieczniej. To możecie sobie popalić. No to raczej bez problemu. Tutaj nie chcą jakoś przyjść z pomocą. Stan kupiecki się cieszy. Bardzo dobrze. No to mnie Dania po prostu zaskoczyło. Ja tam zobaczyłem takie rzeczy. A, już mamy książki na plusie, minusie. Wy tam pewnie już krzyczycie na mnie. Damy ci to. No więcej to mnie nie stać na ten moment. Ale gość jest przynajmniej silniejszy. Koniec rebelii. Dzięki, byczku. Dobra. Ja mogę wam usuń. Mogę zwołać w przyszłości ponownie. To obecnie chyba nie jesteś potrzebny, bo rozumiem, że ty tylko z rebeliantami możesz się napierdzielać. A masz koszt utrzymania. Dobra, usunę cię. A, i ty będziesz po prostu tu siedział w taki sposób. No dobra. Bawaria przysyła propozycję małżeństwa. Księżniczka Mirosława i Duke Daddy. Duke Daddy. Who's your daddy? O nie. Mirosława, who's your daddy? Zatwierdź. Możemy zatwierdzić, czemu nie? Bo Bawaria nam się tutaj powiększyła, dość ciekawie. Więc sytuacja zawsze może być przyjemna, myślę. Co tutaj, kurde, lata jeszcze? Inflanty tam jeszcze latają. No dobra. Muszę pilnować też oczywiście tego, co... No, to już sobie tam atakujemy. Tutaj nie, no co, usiedli, naprawdę teraz tam wszyscy siedzą. Ale Norwegia musiała sobie gdzieś indziej pójść. Zaginęli mi w akcji. Teraz. Gdzieś, nie wiadomo gdzie. A, ty siedzisz w Szczecinie. Kurde, byczku. Ty taki, no nie będziesz od kawalerii. Dam ci włóczników. Zasięg 60. No, zasięg macie taki sam ostatecznie. Nie, ciężko mi określić. Uznajmy, że kusznicy jednak będą lepsi do tego wszystkiego. Dobra. Dobra. I możesz się wracać, przyjacielu piękny. Spróbujemy może to zdobyć. Tutaj widzę zamków naprawdę, ale nie, wiesz co, popłyń tędy, będzie łatwiej. Zmiana kultury, dobrze. Zawarto przeciwko nam porozumienie obronne? A już myślałem, że tego się nie doczekają, tylko na początku były takie problemy, nie? Pamiętacie? A później tak dupa. Okej, okay, no. A niech szuka stronników. Holandia. W sumie dobra, graniczymy już z Holandią, jakby nie było. Jak tam Węgrzy w ogóle? Nie lubią mnie za bardzo. Aha, no tak.
Jacek, aż pop umrze. Przywódca krucjaty poległ. A, i możemy już szturm zrobić. O! 500 sekund? Kurde, nie wiem, zobaczę, poczekam, bo to musi jeszcze zniknąć. Nie wiem, ile to się robi. Wrogie porozumienie obronne rośnie w siłę. Saksonia i Holandia już tam się szykują na mnie. A to świnie. A myślę, co zrobić z tą armią. Gdzie jest ta armia, która niby na mnie idzie? Ona idzie, ale ja jej nie widzę, tak? Interesting. To przyjdą tu na pewno. Ale tam siedzi jakiś by... Tam król siedzi, Gerd. Poczekaj, może na statku. Tyle sekund, że oni tu nie dojdą na czas, bo to Norwegia chce iść. Więc wszystkie siły do boju. Wróg unieważnił porozumienie obronne. Okej. Ale Holandia wypowiedziała... A! Pakt obronny przestał istnieć, bo na Holandię wypada wojnę. Czeka cię klęska. Opuść audiencie. No dobra, Holandio, dlaczego ty mi wypowiadasz wojnę, jak ty masz wojnę jeszcze z Lotaryngią? Czy ty jesteś jakaś niehalo? Ej, Czesi, bo my się lubimy, nie? Wsparcie w wojnie. Holandia, Polska. Ruszać, byczusie. Ruszać? No dołączyliście do tej wojny, czemu nie pomagacie? Ruszać. No dawaj, pepiczki, do boju. Wygraliśmy oblężenie. Okej. Zmiana kultury prowincji. Osiągnięcie pokoju odkrywców jest w połowie gotowe. Dobra, 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 dobra. Jak nam tutaj sytuacja? Wielkie sale, czekajcie. Albo Pałac Królewski teraz. W Loblinę. Pałac Królewski potrzebuje... nie. Czekaj. Ej, dzieła sztuki. Już powinniśmy... A, bo one się jeszcze robią, dzieła sztuki, tak? I jeszcze te zapyziałe w kupę dywany. Rzemieślnicy. Mhm. Rzemieślników to ja czasem nie mam w Toruniu. Nie, 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 nie. A, to jest taki... Ja wiem, co to jest. To są rzemieślnicy. Postawiłem to gdzieś? Nie, to jest hantosem rzemieślnicy. Ubrania, buty, dywany, biżuteria. To dawaj dywany. Dywany poproszę. Pracownia tkaczy dywanów. Okazja handlowa, importuj żywność. No dobra, niech będzie. Możemy na razie spróbować to, żeby nie było tego problemu tutaj wielkiego. Przyjacielu, tobie z eksportu żywności więcej hajsu. Akurat importujemy. A, dobra, ale daj to targowanie. Dobra. A no tak, mamy Malmo. To teraz tak, zaprowadź porządek 100%. Drugi buczek może pójść tutaj. Czy armia Norwegii pojawiła się, ale oni gdzieś tam latają. Wbij się tu. Razem z tym przyjacielem. O nie, wyszli. A te świnie. No dobra. Rycerz wylazł. Yes. No inaczej, co ten rycerz posiada? Kurczę, ci byli super, ale muszą przez lasy przejść. I mi czasem nie ten. Tego tu wrzucimy. On tu pięknie wejdzie. A to Norwegia, widzę, że tam ciśnie. There's nothing like the cold breeze. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. No i tutaj mamy znaczną przewagę. Kontratak. Raczej powinni sobie poradzić, nie?
Ośrodek handlowy przeniesiony. Dobra. I się wbijaj tutaj, żeby nic tam nie przyszło w razie czego z pomocą. Mam 5000 jeszcze siedzi, ale tu nikogo więcej nie ma. Pierdzielamy, nie boimy się, jesteśmy potężną kawalerią. Nasi kupcy nie mają sobie równych, no i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To obiecałem, mógłbym jeszcze, tu masz 3, tu masz 2, to dam ci na 3, łucznictwo. I got it. Dobra, i teraz tak. Tutaj co? Żagle. Kalmar, Szczecin. W Szczecinie to chyba nie mamy miejsca. W Gdańsku by byli. Tu są armaty. Nie, to tam to nieważne jest. W Gdańsku raczej też, nie? Co tam potrzeba? Stocznia? O, wytwarzane żagle. Dobra, dawaj stocznię. Będzie stocznia gdańska. Bitwa wygrana. Uciekli. To świnia. Teraz go nie możesz łapać. Dobra, ty wbij do tego zamku. Pomóż. Koniarzu, chodź tu. Tak. Saksonia dołączy do wojny przeciwko nam. Czesi, czy wy chcecie coś teraz zrobić? Bo tak... No niby Czesi mi dołączyli do tej wojny. Ale tak... Nie wiem, wstydzicie się przejść przez moje tereny? Czy o co chodzi? Ja zapraszam, naprawdę, bo niestety tak Saksonia to się już na mnie rzuci. I to mi się trochę nie podoba. Norwegia poszła na szczęście tam ze Szwecją się klepać. Nie za bardzo wiem, co ta Szwecja robi. Była i się zmyła. No dobra. I'm ready. Zaprowadzasz porządek. No ten się tutaj schowa, nie? My tego nie zdobędziemy w żaden sposób. Zaprowadzono porządek w Malmo. Daleko lub nie pojawi się najemnicy. Wydaje mi się, że chyba wiecie, co zrobię. Nie, właśnie popuń sobie. Tym się cofnę, on będzie bronił w razie czego naszych terenów. Jeśli... O kurde, tu dwie armie cisną. Biorąc pod uwagę, że tu siedzi 5000. Kurde, dobra. Będziesz musiał coś złapać, jednak wracaj. Nie chciałbym, żeby on się z dwoma armiami musiał klepać. Ty, oni gonią go bardziej. No to na szczęście nie są łucznicy konni. A są 4 oddziały włóczników, co prawda. Jak tam? A, zaprowadziliśmy już porządek. Dobra, chodźcie tu, przyjaciel. Znaczy, królu, mój piękny królu. Przyjacielu, królu. Zwał jak zwał. Jeszcze tu będziemy musieli coś z tobą zrobić. Dobra, olali temat. Dobra, łap, błagam. Powiedz, że złapiesz. Dobra, złapał. Na wszelki wielki, chodźcie tu. Ten oddział uciekł. Zyskowna transakcja. Dużo szans na dużo złota. Wbij się tu. To co? Przejmujemy dowodzenie. No bo to nikt nie idzie. Czekam, aż ten dołączy. Ej, Kulu, dołączasz? Dołączył. Przejmuję dowodzenie tylko po to, żeby zobaczyć, jak kawaleria wszystko rozpierdziela. Tak dla samej ciekawostki właściwie. No to tutaj, no to wtedy tamten oddział się potem cofnie i będzie może bronił nas przed Saksonią i Holandią, chociaż mówię, ta Holandia nie jest zainteresowana tą wojną, bardziej Saksonia tam będzie coś robiła. This is the position. Okej, okay. Piękna armia. Lutel sobie zniknie, bo po co komu Lutel? Piękna armia, byczki. Piękna. Ta armia włóczników, nie? No wiadomo, to są lekcy włócznicy. No to jest taka armia na szybko. No i co? W zasadzie to po prostu robimy tak. Wy tam. Was zaproszę tu. Możecie wlecieć do lasu. No. Wy możecie polecieć od góry.
I must be well protected. Let's go. Nie musisz być well protected. Ready to fight. Ready to fight. I wy też się tu ustawcie jakoś w lesie. Kurde, lecimy, nie? Czekajcie, tych jeszcze nie widzieliśmy. No tacy o. A, wy się wbijacie. Dobra. Ja tu chciałem hi, a tu się wbijałem prosto we włóczników. W sumie tu są ile? 3-4 oddziały włóczników, więc na to trzeba będzie zdecydowanie uważać. A włócznicy też już cisną. No bo wy tu jesteście, wy tam idźcie. Wy tu. Wy tam. Byście mogli bardziej tam. Dobra, no moi włócznicy. Trochę dziwacznie może, ale. Niech będą. Pierdzielać. Tutaj. Tam. Tutaj piękna armia, co może się wbić w tego byczka. Chodź tu. Na tylce ich weźmiemy. Dobra, wbijamy się w tego chłopa. Tutaj łucznicy zostają po dupie. No jakby się tak mogli od boku. Tego byczka otoczymy. Właściwie to wy możecie tam lecieć. Wy się wbijcie tu. Wy się wbijcie tu. No, tu dostają po dupie. A wy, halo, pomóżcie tu od tylca. Dobra, ci uciekli. Nie za bardzo wiem, co ci robią. Ja się domyślam. Dobra, no i chłop pokonany w tym momencie. The enemy leader is dead. His forces surrender. Ja ci na koniach umierają takie. Dobra, kontynuuj. Tak, bot poniósłby mniejsze straty, straty taty, 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 twoja stara. No. Czyli tutaj jeden od. Nie, to są dwa oddziały już klepiące się, dobra. Kawalerzysto piękny. Idź tu. Królu, co ja mam z tobą zrobić, mój piękny królu? Idź tu trochę poplądruj sobie, wiesz? Chyba tak zrobimy. Bitwa wygrana, tak, wiemy. A mamy te dywany w Płocku. No to tu w Lublinie możemy już zrobić wielkie sale. Będziemy mieli arystokratów. A co za tym idzie, będziemy mieli wiek wojny. Siła oblężnicza większa, morale armii większe i limit w królestwie większy o 3000. Tutaj brakuje nam żagli, brakuje nam handlarzy. A, to potrzebne są gildie kupców. Bynajmniej nie głupców. Myślę, że tutaj za 4000 gildia kupców. No 7400. No to w takim Płocku gildia kupców. Głupców, komu to przeszkadza. Jest very good. Zapraszam do Brandenburgii. Król został napadnięty. Znaczne, co ty tam masz? A, bo król ma tylko włóczników, nie? Przejmę dowodzenie. Nie widzę, żeby ktokolwiek tam jeszcze szedł do tej wojny. Okej. Aż my się klepiemy czasem nie z królem też? Kimś duńskim? To by było bitwa królów. Całkiem cacy by takie coś było, ale no nie jestem przekonany. Tak, this is enemy. Nie dowiem się. Nie, rycerz. Gange. No cóż, jakby to powiedzieć, taktyki tu jakiejś potężnej mieć nie mogę. I... jedyne co, to mogę się schować w lesie, żeby po prostu jak najmniejsze straty ponieść. A niech sobie byczek do mnie przyjdzie, nie? Ja się tam będę starał. Dobra, to i tak byczek jest mi potrzebny tutaj do szczęścia.
No chyba, że on oleje temat i pójdzie prosto na... A, ja mam taran jeszcze. No tak. Piękny taran istnieje, widzimy. Już pozwolę sobie tylko wam na sekundę pokazać minimapę i się pojawi z powrotem. Piękny taran istnieje. Niska skuteczność przeciwko trebuszom, wysoka skuteczność przeciwko bramom. Plot twist. A czy taran może biegać? Szarża! No cóż, nie widzę tej szarży. Raczej będą chcieli przejąć punkciki, więc chowanie się tu w lesie nic nam nie daje zupełnie. A że mu władcę zabijemy. A ja mam dwa tarany. Right. Jedziemy. Bium, 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 bium. Nie, to będzie chciał punkty zająć. No ale może tu jesteśmy już na takim zasięgu. No tu stoimy w lesie, więc ci łucznicy nam mniej robią, tak na dobrą sprawę. A mogą flankować, jestem za. Oczywiście, że jest precious. No i lecą zajmować nam punkty. A, bo oni tu nie są w stanie wejść od tej strony? Muszę powiedzieć. Nie, dobra, już nie wiem, co ta kawaleria odpierdziela. Kombinuje. No, trzeba nie wyjść z tego lasu jednak chyba. No i takie, ej, chyba tam ich nie ma w tym lesie, biegniemy! Weźcie się wbicie w tych łuczników, jak tutaj schodzi się z tego wzgórza? No niby weszli nam... No co weszli tutaj po prostu, jak do siebie. Dobra, wiecie co? Wyjdźcie mi z tego lasu, chodźcie tu. No tu się wbijamy, pięknie, 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 jak porozrzucane. Nie ma sensu się tu klepać, myślę. Aha, nie spodziewali się nas! Aha! Aha! Patrzcie, bo wy jesteście słabi na tych wikingów, nie? Rozpierdzielać! Dobra, możecie lekką kawalerię klepać akurat. O, wbiegli tu jednak, patrzcie ich. Może złapiemy dowódcę? Chodźcie tu. Czekajcie od tej strony, bo... Pomóżcie tutaj. Tu jest piękna gonitwa. Biec, biec, biec tam. Klepać frajerów. Dobra, to już uciekło. To na dowódcę zapraszam. Jeden oddział tu na wszelki wypadek. No i bardzo dobrze. A reszta tu, zapraszam. A, tu jeszcze się bijemy. No tak, trzema oddziałami ganiamy trzy oddziały łuczników. Tu się wbiliśmy. Ej, ale zostawcie moje biedne tarany, no. Co wy sobie myślicie? Widzę, widzę. Ale bitwa liderów to nie jest nic dobrego. Dobra, olejcie to, chodźcie tu. Szybko, 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 szybko. Ej! Nie, tak to ja się nie bawię, no tak nie miało być. Szybciej! Dobrze, klepać tam frajerów. Jak taran rozpycha tych łuczników. Dobrze, dzida mi w plecki. Kurde, frajerzy. Możecie trochę szybciej? A wy nie możecie od tylca? My się odsuńcie może. A nie możecie tędy naprawdę? To za głupota. Dobra, dajcie tym przejść. Ej, no. Trzymajcie się, moje tarany. No to dobrze. Dobra, chłop już dostaje po dupie. Dawać, biegniemy, szarża.
Chłop będzie pokonany. Armia włóczników obroniła króla. No jeszcze nie będzie ostatnia walka króla. O może, nie wiem. No tutaj nasz dowódca, nasz król się bije tam z tym rycerzem wroga. Tak to możemy sobie wyobrażać na przykład. Dawać! Zdzidować go! Jesteście panie, ile go dzidujecie, no? Dobra, chciałem się pojawić, w sumie jestem cały czas. Wszyscy mnie widzą. Co my z tym zrobimy? Tak, chłop został pokonany, bitwa wygrana. No, jakiejś wielkiej strat nie było, ale można się cofnąć na wypadek, żeby gdybyśmy chcieli się bardzo, bardzo uleczyć. Zagubiłem tego przyjaciela, a on sobie pływa. No dobra. Ale wiecie co, moi drodzy, jest długi materiał, to na tyle byłoby dzisiaj. Jeśli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!